serdecznie. Dzisiaj X-Cross TV Mac w Lidzbarku Warmińskim. Najpiękniejszy tor, najstarszy tor i wspaniałe zawody to Mistrzostwa Strefy Polski Północnej. Tor jest tutaj, ja jestem tutaj, a tutaj są nagrody. Nagród jest cała masa, między innymi opony CST. No i coś, co mnie szczególnie cieszy, a mianowicie firma Holleshot ufundowała specjalne vouchery dla zawodników, natomiast ja otrzymałem taką piękną koszulkę. Zaprasza firma Marco Apiego, producent konstrukcji stalowych i generalny wykonawca obiektów przemysłowych. Na relację zaprasza firma AR Moto z Maciejem Więckowskim. AR Moto, wyłączny dystrybutor marki CST na Polską. Na relację z zawodów zaprasza firma Budokop. Jesteś po pierwszym wyścigu, jak poszło? No, byłem drugi ze startu. Przez pół wyścigu ścigałem się z moim bratem, później go wyprzedziłem i tak dojechałem do mety. Czyli z bratem się ścigałeś, tak? Lejecie się w domu? Nie, kiedyś. Kiedyś tak? Kiedyś, ale teraz już jesteście starsi. Kumplami dobrymi. Tak. Mhm. Dobrze, powiedz mi, jak sezon, bo startowałeś również w Mistrzostwach Polski. Tak, zakończyłem sezon na trzecim miejscu, drugiego wicemistrza Polski. Zdobyłem, no i jestem się bardzo dumny. Jeździsz w klasie 85, tak? Ale to już chyba w tym roku po raz ostatni. Tak, jeszcze dokończam te wszystkie strefy, które muszę dojechać i przesiadam się na wyższą klasę na 125. Jeździsz w Człuchowie, a skąd pochodzisz? Pochodzę z małej wsi koło Człuchowa w Piaskowie. Powiedz mi, dlaczego zdecydowałeś się na motocross? Zacząłem tak, że pierw tata zaczął jeździć, a potem zaczął mnie namawiać, no i spodobało mi się i tak zacząłem. Czyli tradycja rodziny, tak? Historia motocrossu już jest wieloletnia. To jest najstarszy tor w Polsce. Chyba. Tak, najstarszy tor w Polsce i chyba najpiękniejszy w Europie. No, tak. Tak bynajmniej mówi się o tym torze, bo to jest naturalny tor, bo wiele serca tutaj zostało przekazanych i każdy z zarządów, każdy z miłośników sportów motocrossowych tutaj oddał troszeczkę swojego życia i swojej pasji i miłości. I dlatego też tak pięknie to wygląda, a znowu społeczeństwo akceptuje to i kocha sport. Zuza, powoli się kończy sezon i chyba można mówić o twoich sukcesach. No, można. Skończyły się Mistrzostwa Polski i skończyłam na pozycji szóstej. Jeżdżę też strefę północną i w niej na razie jestem liderką i mam dużą przewagę punktów, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Że będziesz pierwsza, tak? Tak. A w Pucharze Polski startujesz? Tak i jestem na pozycji czwartej. No to też bardzo dobre. No. Od kiedy jeździsz na motocyklu? Od 8 roku życia. Czyli zaczęłaś z klasą 65, tak? Tak, tak. A jak ci się jeździło wtedy z chłopakami? Bo jeździłaś z chłopakami, ponieważ tak. Klasy takiej dla kobiet nie ma, prawda? Tak. Z chłopakami mi się jechało dobrze. Nie narzekałam jakoś bardzo, ale... Wolisz z kobietami? Z
dziewczynami. No, można nie, tak powiedzieć. Niekoniecznie. No. Bo teraz były te klasy połączone, tak? Z 85. Tak, w strefie tak jest, że łączą 85 z kobietami. Więc jak nie ma dużo dziewczyn i nie mam się z kim ścigać, to z chłopakami mogę się pościgać, więc to jest plus. A i na jakim motocyklu jeździsz? Na GazGazie 85. Będzie przesiadka na większy motocykl? Na razie chyba nie planuję, aczkolwiek zobaczymy, jak czas pokaże. Ty jesteś taką osobą dość filigranową, szczuplutką, niewysoką. Jak ty sobie radzisz z taką maszyną, która waży no parę dziesiąt kilogramów? No, czasem bywa ciężko, ale... A jak jest wywrotka? No to jakoś sama daje... podnosisz? Tak, jakoś daję radę. Dajesz radę, tak? Tak. Czyli jak wygląda twój trening? Trenujesz tylko na motocyklu? Nie, też biegam i jeżdżę na rowerze kondycyjnie. Trenuję z Mirosławem Kowalskim i mamy treningi dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki, a tak to przygotowuję się kondycyjnie na rowerze oraz biegam. A w jakim klubie jeździsz? Przypomnijmy. W MX Livno. A mieszkasz gdzie? W Gdyni. W Gdyni? No to kawałek. No. Powiedz mi, a co na to twoi rówieśnicy? Namawiasz ich do tego sportu, czy raczej wolą siedzieć przy konsolach i innych różnych androidach i tak dalej? No chyba niestety ja nic na to nie poradzę, wolą przy komputerach tak? siedzieć. No. Od razu po starcie był bardzo fajny skok do tak zwanego skraba na motocrossie. Jest to po prostu położenie motocykla, żeby jak najniżej polecieć i jak najszybciej. Po tym, kurczę, duże dziurki były i fajny zakręt z fajną kolejną na pierwszym wyścigu. Bardzo duża, z dziurami. Naprawdę dla niektórych zawodników duże problemy, a dla niektórych zawodników fajnie można zyskać dużą przewagę. Następnie mamy podjazd z dziurami, ze skokiem na płaskie. Staram się zawsze skakało jak najdalej. Idziemy na długi zakręt w miarę. Bardzo fajnie na stojąco, lekko z kantami. Potem zwyczajny skok, fajny zakręt w piasku. Bardzo mi się podobał. Następnie idziemy na super skok. I na mój ulubiony zakręt na tym torze jest to zakręt piaskowy pod górkę. Zawsze, co roku tutaj dużo zyskiwałem. Następnie jest bardzo, bardzo długi zakręt w prawo. I niestety tam dużo traciłem. Potem fajny skoczek malutki ze zjazdem w dół. Tutaj były bardzo duże dziury. Potem fajnie tutaj Lidzbark następny skok przebudował, ponieważ był taki mały podwójny. Zrobiła się ma trumienka, bardzo bezpiecznie, fajnie. Potem następny kolejny długi zakręt w lewo, też super. Mały skoczek. Potem mamy 180 w lewą stronę. Potem w prawo i tak naprawdę już mamy największy skok tutaj w Lidzbarku, czyli meta. Ostatni skok toru. Przesiadam się z Husqvarny TC125 na Husqvarnę FC250. Różnica w tej całej operacji to jest nie tylko
większy, to jest motocykl nie tylko większej pojemności, ale prawdopodobnie trzeba zmienić w ogóle styl i charakter jazdy, tak? Tak, trzeba mieć więcej siły, no motor i... cięższy, mocniejszy, no i ciężej się jeździ na nim. Ale co szczególnie, nad czym szczególnie będziesz musiał popracować, żeby osiągać podobne wyniki jak w 250? Nad kondycją i nad szybkością. To są te dwie rzeczy, tak? A jak pracujesz nad kondycją? No, przygotowuje mnie Karol Kruszyński. No, trenuję bardzo znane nazwisko. Trenuję z nim od roku. No i będziemy pracować przez całą zimę. Próbowałeś już wejść na nowym motocyklu? Tak. I jakie wrażenia? Fajne. Fajne, tak? Dasz radę? Dam radę. Jak kończysz ten sezon, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, o Puchar Polski, o strefę? Na Mistrzostwach Polski w 25 byłem siódmy, w strefie jestem obecnie piąty, no a w Pucharze no to w Serokach nie wystartowałem i straciłem piątą pozycję. Skąd się w ogóle motocross pojawił w twoim życiu? Czy to są jakieś tradycje rodzinne? No tata mi kiedyś zabrał na zawody. No i tak mi się spodobało i zacząłem jeździć. I potem kupił motocykl, tak? Tak. A zaczynałeś od 60-tek? Nie, od 80-tek. Od razu? Tak. No i co, szybko sobie z nimi poradziłeś? No, ciężko było przez pierwszy rok, no a później się już rozkręcałem. Dałeś radę, tak? Kuba, ty jesteś facet, który nie boi się żadnej roboty. Jeździsz motocross, enduro i teraz żużel. Czy jesteś w stanie się na coś ostatecznie zdecydować? Ja lubię wszystkie sporty, jak najwięcej. Ale najdłużej jeździsz w motocrossie, tak? Tak, najdłużej jeżdżę w motocrossie. Jak ten sezon byś podsumował? Niestety słabo, bo miałem kontuzję w środku sezonu. Złamałem sobie ramię w tym miejscu. Na żużlu? Na żużlu, w Opolu i wykluczyła mnie z rundy kontuzja i nie mogłem niestety startować w Puchowie. Ale doczekałem się następnych rund i teraz startuję. Powiedz mi, ubiegły rok był chyba lepszy, prawda? Trochę lepszy, tak. W tym roku kontuzja przeszkodziła. Powiedz mi, jak twój pierwszy start w dzisiejszych zawodach? Jak ci poszło? Dzisiaj poszło mi tak w miarę dobrze, niestety trochę słabo ze startu, na hamowaniu. Wszyscy mnie zamknęli, teraz wezmę inną taktykę, spróbuję bardziej z dużego zaatakować, zamknąć ich i spróbuję tam wyjść w miarę z przodu i już atakować od razu. Czyli motocross to jest nie tylko szybkość jazdy, umiejętność pokonywania przeszkód, ale też jest taktyka i strategia, tak? Tak, dokładnie. Czy ty wcześniej, ponieważ twoim takim najbliższym współpracownikiem jest twój tata. Tak. Nie dość, że jest twoim trenerem, to mechanikiem i taką dobrą duszą. Powiedz mi, często rozmawiacie o tym, jak jechałeś, czy analizujecie błędy popełnione? Zawsze, praktycznie całą drogę rozmawiamy, jak wracamy do domu. Tu akurat będziemy mieli teraz 2 godziny wracać z Warga do domu, do Gdyni i będziemy dużo analizować. A często słyszysz krytyczne słowa? Od taty często się krytykuje, czy też ich chwali? Czasami mówi, że dobrze, czasami, że źle, że tu jechałeś po dużym, a powinieneś po małym. Czasami jestem uparty i mówię, że nie, to było szybciej. I że bierzesz wszystko na siebie, tak? Wspomnij się, taty, nie posłuchałem, że mam zwolnić, jechałem na pierwszej pozycji. Jechałem zbyt dużym tempem, wywaliłem się i ukończyłem na drugiej. No tak bywa, takie życie. Powiedz mi coś o motocyklu. Na jakim motocyklu jeździsz? Teraz jechałem na Husqvarnie FC250, ale mój ogólny motocykl, którym będę startować, to jest Beta 250 w Usuwie. Ale ta Beta to jest dość oryginalna, bo tą samą Betą jeździsz też i w enduro, prawda? Tak, dokładnie. To jest taki mój podstawowy motor, ale teraz już go sprzedałem i czekam na nowy. Ale taki sam manewr zastosujecie, że tata dostosuje go do tych dwóch dyscyplin? Tak, będzie dostosowany do tej i do tej. Będziemy po prostu przekładać zawieszenie i będziemy przekładać tłumiki, tam zależy też od zawodów. Czyli dwa w jednym? Tak. Jednym słowem, tak? Powiedz mi, jakie plany na przyszły sezon, przyszły rok? Na przyszły rok chciałbym zdobyć Mistrza Polski w
klasie SX125 i a jeszcze chodzi... będę jeździć ogólnie klasy 125 i Open 450. A wybierasz się za granicę, bo jednak wyjazdy tak, i starty za granicą, no to jest najlepsza szkoła, najlepszy trening. Tego roku byłem we Włoszech, ale niestety nam się nie spodobało, bo za zimno w tej zimie. We Włoszech za zimno? Było niestety straszna mgła, słabo się jeździło. W Sardynii jest zawsze cieplej, bo jest niżej postawiona i będziemy jechać promem i będziemy trenować na Sardynii. Będziemy się starać jak najlepiej, żeby nam przyćwiczyć tą zimę, żeby za rok zdobyć Mistrzostwo Polski. Powiedz mi, jak się osiąga sukces, bo to jest sukces, kolejny sukces. To jest najstarszy tor w Polsce i wydawać by się mogło, że powinniście już osiąść na laurach i robić swoje, a tymczasem każde zawody to jest po prostu organizacyjny majstersztyk. Jak to się robi? Dokładnie. Powiem tobie, że ten sukces, no to on się rodzi w bólach. Często tak jest. Natomiast my nie spoczywamy na laurach, cały czas dążymy do tego, do tej tak zwanej perfekcji. Wiadomo, że jej się nigdy nie będzie miało. Natomiast jak widać, tor coraz lepiej wygląda i staramy się, żeby każdy, kto przyjeżdża do nas, i kibic, i zawodnik, był zadowolony. I to trzeba podkreślić, że ten tor żyje nie tylko w czasie zawodów, prawda? Oczywiście. Na nasze, ogólnie przez cały sezon motocyklowy przyjeżdżają zawodnicy i to organizowane są kampy tak zwane, trenują przed zawodami w Europie, więc ogólnie rzecz biorąc im się podoba, bo ten tor nie jest takim dosyć prostym torem, technicznie trudnym, nawierzchnia dosyć wymagająca, więc lubią tu przyjeżdżać, bo zawsze są zadowoleni. Bo trzeba zaznaczyć to, być może nie wszyscy wiedzą, ale tor wymaga takiej samej pielęgnacji jak ogródek działkowy, prawda? Ależ oczywiście, no z tym trzeba się liczyć. Obiekt motocrossowy nie jest tylko w momencie, kiedy organizowane są zawody. On tak naprawdę musi być przez cały czas pielęgnowany. Od wiosny, w zasadzie nawet nie od wiosny, bo my się przygotowujemy już w okresie zimowym do tego, żeby na wiosnę wejść kolejnymi etapami działania. No i co tu dużo mówić, no, na chwilę obecną nam się to udaje. Na tor wjeżdżają maszyny, tor trzeba odpowiednio spulchnić. Tutaj w branży mówi się, że tor musi wyglądać jak bombonierka. Jasne. I chyba u nas to tak wygląda. Tutaj przyjeżdżali kiedyś zawodnicy, którzy dzisiaj jeżdżą w MXGP. No, oczywiście. Jeszcze to było w latach 2007-2008. Przyjeżdżali chłopacy, jeszcze wtedy byli młodzi, 85. No i teraz jeżdżą rzeczywiście w MXGP. Jak się dogadujesz z miastem? Relacje między miastem są, muszę powiedzieć, że na naprawdę najwyższym poziomie. Dogadujemy się w każdych praktycznie kwestiach. Nas słuchają, my ich słuchamy. Ale tu też trzeba wspomnieć o gminie Lidzbark Warmiński. Gmina jako tutaj, można powiedzieć, władca tej ziemi. Dzięki nim tutaj możemy organizować te zawody. Ogólnie rzecz biorąc, my jesteśmy po to, żeby mógł cieszyć się, czy to będzie weekendowy, czy zawodnik pro, cieszyć się z toru, który jest naprawdę dobrze przygotowany. To jest również miejsce, gdzie bardzo chętnie przychodzi publiczność. Nie wszędzie tak jest. To prawda, tak. Tutaj Lidzbark to ogólnie jest takim miastem, gdzie jest zagłębie takich w sumie motocrossowców, endurowców, no i ludzi, którzy kochają ten sport. Lidzbark, mieszkając w Lidzbarku, no, większość ludzi już się przyzwyczaiła do tego, że ten warkot motocykli niesie się po całym Lidzbarku. I na pewno im nie przeszkadza. No, większości nie przeszkadza.
dzisiaj jesteście Mikołajem. Przyjechaliście z prezentami. Tak, dzień dobry, witam wszystkich. Tak, staramy się gdzieś tam wspierać ten świat motocrossu. Moim zdaniem to, co chcemy przekazać na nagrody, jest dosyć fajną nagrodą rzeczową, ale to mówię, no nie jest mi to oceniać, to. No to są opony nie byle jakie, bo robione na miarę, szyte tak, na miarę. Tak, to jest tak, to jest opona, którą gdzieś nasz zawodnik, którym współpracujemy od dłuższego czasu, Maciej Więckowski, stworzył. Sprzedane są nie tylko u nas w Polsce, na całym świecie i naprawdę cieszą się coraz większą popularnością. Jakość tych opon też niczego jest sobie. A co je szczególnie charakteryzuje? Opona, tak, podstawy opony pod dyktando, pod batutą Maćka Więckowskiego, tak jak wcześniej wspomniałem. Karkas odpowiednio doprany, mieszanka, kostka, ułożenie kostki, no więcej szczegółów, no nie trzeba ją po prostu mieć, tak? Trzeba mieć, spróbować, żeby każdy mógł się oceniać, tak, no nie jestem twórcą tych opon. Nie jestem w stanie poodpowiadać wszystkim, jak jest zbudowana, ale mówię, no trzeba spróbować, żeby się przekonać, tak? No, cena jest naprawdę, jak na warunki polskie, naprawdę dosyć konkurencyjna, rewelacyjna, także... I po zawodach. No niestety przychodzi taki moment, kiedy trzeba pożegnać się z zawodnikami, pożegnać publiczność, pożegnać tor. Myślę, że zawody były udane. Być może średnia frekwencja to efekt tego, że jest to ostatni weekend wakacji, więc być może chcieli go niektórzy wykorzystać. Niewykluczone zresztą gdzieś tutaj niedaleko, bo w końcu jesteśmy na Warmii i jest tutaj trochę jezior, ale zawody należy zaliczyć do udanych. Było bardzo dużo emocji, tym bardziej, że niektórzy zawodnicy walczyli o punkty, które być może zdecydują o ich zwycięstwie w całej serii zawodów strefowych. Przypomnę, że strefa to takie troszeczkę niżej stojące w hierarchii zawody, jeśli chodzi o motocross. Nad nimi jest już tylko Puchar Polski i Mistrzostwa Polski, ale pojawili się tu również ci, którzy już mają zdobyte tytuły mistrzów, wicemistrzów i drugie wicemistrzów Polski. Także było na co popatrzeć, było co zjeść, było co oglądać. Do zobaczenia, widzimy się na kolejnej imprezie, oby jak najszybciej.